No i fajnie, że się znowu widzimy. Ja się stresiłem trochę. Mam ochotę cię... A w ogóle, czy słyszysz różnicę w audio teraz? Tak, ja tak. Drodzy Państwo, spędziłem po pierwsze kilka tysięcy złotych swoich własnych środków prywatnych. Zakupiłem pianki. Tam dziurę zrobiłeś. I mucha tam. Spędziłem pół dnia, drodzy Państwo. Pół dnia. Ludzie. Przyklejałem pianeczki, drodzy Państwo. Ja. Na drzwi, na sufit. Ja. Piękne pianeczki. Matko. Przyklejone równo, niekoniecznie. Jedne równie, inne mniej, ale jakie za audio teraz? Czy jest tu jakieś echo? Czy jest... Nie ma echo. Nie ma echo, drodzy Państwo. Nie ma echo. Jak Jackson. I czuję się jak Jangla Osia w studiu. Czuję, że jakbym chciał, mógłbym tutaj normalnie nagrywać wszyscy kawałki rapowe. Wszyscy chcą oglądać moją bibkę. Wszyscy chcą coś tam bibkę. To jest najlepsze studio nagraniowe w całej Warszawie. Ej, czy ktoś z naszych widzów myśli, że słucha Jangla Osi? Oczywiście, że tak. Posłuchaj tego. Posłuchaj tego. Właśnie, nie. Jak ma na imię? To jest Jangla Osia. To jest jej prawdziwe imię, Losia? Nie wiem, jak ma się naprawdę. Nie cały kraj się jara twoją ksywką. Ja się nie jaram twoją ksywką, więc ergo, ha, nie cały kraj. No, ale 38 milionów minus 1. Sara Leocadia Sudo. Czyli Sara. Popatrz, ona nie jest 2000, ona jest 98. Ale jaja. Matko, to znaczy, że ja mam ile lat? Przecież jestem młody, przecież jakbym był z 78, to bym dopiero mógł. My teraz wchodzimy, drodzy Państwo, w ten wiek, kiedy zaczynamy o sobie mówić, że jesteśmy młodzi, żeby zaczarować rzeczywistość, która, jak dobrze wiemy, już dawno napluła nam w twarz. Kto? Co? Młodzież? Rzeczywistość napluła nam w twarz, już nie jesteśmy młodzi, już nigdy nie będziemy młodzi. To? Młodość minęła. Jesteśmy teraz już w wieku... A nie jest tak, że jak się czujesz, taki jesteś? Nie. Nie jest tak, że jak masz 60 lat, a się czujesz młody duchem, jak Kuba Wojewódzki? Nie. Nie? Okej, boomer. Wczoraj popatrzyłem w kalendarz. Popatrz, to jest moja notatka. Moja notatka brzmi dokładnie tak. W tym roku Sylwester znów chłopowo. Bo... Czemu? No bo wchodzę sobie w kalendarz, żeby zobaczyć, jak tam Sylwester, nie? Co? I jak wypada w tym roku Sylwester? A w piątek, nie? No przecież ty nie pracujesz na etacie. No ale jestem uzależniony od normalnego tygodnia, chciałbym nie być. Stary, Boże Narodzenie, Wigilia w piątek. I chciałem powiedzieć, ja sprawdziłem, bo... Ale Wigilia i tak siedzi do pracy. Ty mi, stary, nie widziałeś ranek, ja to sprawdziłem. Wiesz, Karolina coś tam, wiesz, robi, ja mówię, kurde, zobaczę, jak Sylwester w tym roku wypada. Kurde, piątek. Ja mówię, nie, dobra, patrzę, jak wypada w zeszłym roku. Bo Karolina mówi, że lepiej wypada. Ja mówię, no trochę lepiej, no bo Sylwester był w czwartek. Długi weekend właściwie dwa razy. Ja mówię, nie, coś mi, to też nie jest to. I mówię, jak wypadł 2019? Stary, wchodzę sobie i w 2019. To był rok. Sylwester. Wtorek. Dwa. Tak jest. I to jest przedłużenie. Wigilia. Wtorek. Dwa tygodnie wolnego de facto. Jak sobie to dobrze pokombinujesz. Aha, bo to jest trzy dni, bez potem pierwszy. Dokładnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli PiS dalej ma tak zarządzać kalendarzami nas wszystkich, to ja się nie pisałem na taki kraj. Nie pisałem. Najgorszy Sylwester, w piątek, stary. W piątek to ja sobie mogę iść na imprezę po prostu. Nie popisali się chyba w tym roku z tym kalendarzem. Kurde. Jestem naprawdę realnie zasmucony. Masz plan na Sylwestra? To ty masz plan na dzisiaj, widzę. Co kurde, co? Zejdziesz sobie pierdzielec, co to było, co? A, na fisza w Palladium, no. Co, idziesz na backstage? Nie, kupiłem bilety normalnie, no jak? A poznałby cię, myślisz, na backstage'u? Myślę, że nie. To on. Nigdy w życiu nie wymagam, żeby ktokolwiek, jakkolwiek mnie pamiętał. Ja wymagam. Od Moniki. Od mamy. Niny mamy i Igora. Przynajmniej jak wchodzę do domu, to jest i ode tak, mnie? Żeby nie było tak... Kto to jest? Co za człowiek? Mama! Ale pozwolisz, że a propos, jak już zaczęliśmy mówić o poznawaniu i o... A propos. W zeszłym tygodniu był w odcinku 1608 był wątek o tym, że ja powiedziałem, że nie wymagam, żeby ktoś był przygotowany nigdy, nie? Do wywiadu było coś takiego. I Jakub, słuchaj, postanowił napisać mail, on się sam, i teraz dlatego cytuję ten mail w odcinku, jeszcze nie widziałem tego wideo, bo on sam się tutaj wystawia na strzał, więc zakładam, że jest zgoda z jego strony. Jakub pisze tak. Witajcie, Wodku i Karolu. W sprawie wywiadu z Adele oraz pytania do Karola w odcinku 1608, czy kiedykolwiek miał wywiad, w którym gościu był nieprzygotowany, myślę, że mógłbym spokojnie umieścić się na podium u Karola. Miałem przyjemność przeprowadzić króciutki wywiad z Karolem na konferencji Future is Coming w 2017 roku w Starogardzie Gdańskim. Stary, jakbyś mi przystawił pistolet do głowy, powiedział, czy byłeś kiedykolwiek w Starogardzie Gdańskim? Nie pamiętam.
stary, konferencja Future is Coming? Jak to brzmi zajebiście. Nie mam żadnego wspomnienia. Najcieńszego wspomnienia nie mam z tego eventu. Ale wierzę, że byłem. Jest wideo. Nie? Kurde. Bo nie wiem, co brzmi, ja tylko wytłumaczę, że to brzmi, jakbyś miał jakieś cugi alkoholowe, których nie pamiętasz w ogóle. To nie jest niezwiązane, po prostu Karol ma z defaultu złą pamięć. Ale mam też cugi alkoholowe, spokojnie. Tak między wtorkiem a wtorkiem nie pamiętam nic. Dajcie spokój. Generalnie żaden ze mnie mówca, a byłem tam drugim kamerzystą, który musiał na gorąco znaleźć jakieś rozsądne pytania, bo mój przewspaniały szef nie przygotował ani listy osób, z którymi będziemy przeprowadzali wywiad, ani pytań, na jakie mają odpowiadać. O ile z pierwszymi osobami poszło dobrze, o tyle jak doszło do Karola, to byłem zdygany. Mój szef totalnie nie wiedział, kim jest Karol i jedynie wywalił wskazówkę w stylu weź go o ten YouTube, zapytaj. Całe szczęście Karol chyba wyczuł, że nie miał łatwego dnia w robocie i podchwycił jakiekolwiek pytanie, które mu zadałem jeszcze przed nagrywaniem. Dziękuję Karol, że nie zachowałeś się jak Adel, bo szef zapewnie upierdzieliby mi to z pensji, stary. My jesteśmy łatwymi gośćmi, wydaje mi się, do takich materiałów, bo wiemy, jak to jest być po drugiej stronie i jakbyś nie dostał żadnego pytania, to byś się sam wymyślił i sam na nie odpowiedział. Typu tak, no, ja prawda. Jestem ciekaw, jak bardzo Jakub był nieprzygotowany, jak bardzo ja byłem niekutasem. Audio Jungle. Envato. Envato. Farma? Kurwa, pamiętam! Byłem. Po co ja tam byłem? To jesteś. O, miałeś już opinię. Zobacz, jak mądrze przyszedł. To, co chciałem powiedzieć, jest na YouTubie miejsce i mogą spróbować. Nic to nie kosztuje, to jest bardzo fajne. Nie trzeba czekać na przykład na dostanie dyplomu, czy ukończenie liceum, czy matury, czy cokolwiek. Hold it. Myślałem, że faktycznie jakiś żenujący wywiad. Ale wiesz, mnie cieszy, podobało. Jak zobaczyłem to wideo, że jednak pamiętam, że tam byłem. Okej, okay, no i dobrze. So close, cugi alkoholowe. Dobrze. Daj łapkę w dół. Żartuję. Dałem. I tak nie będzie widać. Ale skąd to infaktu? Zobaczmy, jakie tematy mamy, bo ludzie nam zarzucają, że wiesz, że my w ogóle dużo gadamy o mało tematach. A to ja mam temat, który będzie cię cieszył na pewno, bo będzie mówił o twoich rodzinnych okolicach. Znowu coś tego, że zrobili, kogoś zaszlachtowali. Widzicie? O, już dobrze, pies Pawłowa, wszystko działa. Nie, o Wieliczce będziemy mówić, o twoich stronach piszesz. Nie mieszkam w Wieliczce. Złota piłka. Nie wiem, czy słyszałeś o wielkim skandalu związanym ze złotą piłką dla Lewandowskiego. Czy nic nie wiesz? Powiem tak. Piłka nożna interesuje mnie mniej niż mało, tak? No to jest tak. Jest Lewandowski, jest Messi i że coś, co miał dostać Lewandowski, dostał Messi. Co roku jest plebiscyt przez... Kto organizuje ten plebiscyt? France Equipe. Czyli międzynarodowy to jest plebiscyt. Francuski. Znaczy on jest... Ale jest taki uznanie ma międzynarodowe. Tak, absolutnie. Okay. Dla? Kto wygrał rok temu? Nie było w zeszłym roku, bo w zeszłym roku powiem właśnie Lewandowski dostał. Anulowany. Tak, a 2019 chyba 2019. Dostał ten, Luka Modric chyba. Czy Messi. Nie? A, to 18 Modric. Modric, tak, 2018. No, okay. A Ronaldo w 2017. I 16. I 15. Nie, Messi. I 14. No tak, no i to oni głównie dostają. I 13. Tak, i 11. Tak, Messi, what? Ronaldo, Messi. Szewczenko! 2005! Szewczenko! Był na piątym miejscu. Bo... Nie. Tak. Tu no, faktycznie. I teraz tak. W zeszłym roku... Szewczenko w 2004 wygrał! A, wygrał jednak, a widzisz. Boom! W 2004. Andrzej Szewczenko. Szewczenko! Oh, he passed the ball, Szewczenko! To jest, drodzy państwo, stara FIFA 98. No nie 98. No i co? No i dostałem piłki. W zeszłym roku powinien wygrać Lewandowski. Co powinien wygrać? No, bo miał absolutnie najlepszy rok. Był królem strzelców Bundesligi, zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem. No, poczekaj. I w zeszłym roku wszyscy mówili, że Lewandowski totalnie... Należność. Złota piłka. Mhm. I stary zanulowali, bo powiedzieli, bo rok covidowy, bo coś tamtego. Bo mało się grało. I wiesz, tak, no dobra, no ale były mecze, była Liga Mistrzów, było wszystko. Tak, było w dziwnych warunkach, ale pewnie nie chcieli gali robić. A nie było przyznanego tytułu. No to mogli wysłać pocztą tą statuetkę, kumarz, jakby mogli się na Zoomie spotkać. Nieważne, no i wszyscy, i spoko. I w tym roku był finał właśnie ligi, finał, przyznanie nagrody Złotej Piłki, no i wiesz, było czekanie. Czy Lewandowski, bo Lewandowski jednak duża szansa, ale część ludzi mówiła coś, aj kurde, chyba mu nie dadzą, w sensie chyba go nie lubią. I w ogóle Lewandowski w zeszłym roku bardzo ponoć wyśmiał, powiedział, że to jest leżart. Nie warto. Ja oglądałem wystąpienie Messiego, który odbierał i on coś mówił, że no Lewandowski, szacun w ogóle. Tak, Messi uznał Lewandowskiego na scenie. Tak, i dużo w ogóle piłkarzy powiedziało, że Lewandowski powinien dostać. Lewandowski dostał nagrodę, którą stworzono w tym sezonie, w ogóle nową. On dostał dla najlepszego napastnika. No. Natomiast nie dostał złotej piłki, złotą piłkę dostał Lionel Messi. No i jest z tym związana wielka chryja, wiesz, jakby zwłaszcza dla fanów Lewandowskiego, którzy mówią, to no tak, że no, to już naprawdę trochę wygląda, jakby po prostu go ktoś tam nie lubił. No i teraz się przenosimy do Wieliczki. To jest już nasz temat.
Na całe szczęście jest Polska, bo gdyby Polski nie było, to nie byłoby się z czego śmiać. Jak mówi wielicki radny, a jak wiemy, Wieliczka jest epicentrum piłki nożnej. Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski, uważa wielicki radny Kamil Jastrzębski i składa wniosek o nieuznawanie wyników złotej piłki. Dokładnie. Jego zdaniem to właśnie polski napastnik jest najlepszym piłkarzem świata. O nietypowym wniosku poinformował radny miasta Wieliczka na swoim Facebooku. Kamil napisał tak. Składa wniosek o to, aby jego miejscowość, sorry, żeby Wieliczka, czyli miejscowość również twoja, nie uznała wyników najbardziej znanego plebiscytu sportowego na świecie. Zdaniem samorządowca byłaby to decyzja symboliczna. W uzasadnieniu radny wymienia wszystkie osiągnięcia polskiego napastnika Roberta Lewandowskiego, ale jak dodaje Jastrzębski, piłkarz nie został należycie uhonorowany przez dziennikarzy głosujących w plebiscycie. I teraz cytat. Trzeba zatem dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie i promocję wybitnych polskich sportowców. Musimy szczególnie doceniać sukcesy oraz wreszcie zrozumieć, jakie mają one przełożenie na wizerunek Polski za granicą. Brawo, jakby znaczy, tylko Wieliczka stanęła na wysokości zadania. Znaczy, trudno się nie zgodzić z tym cytatem, ale znowu się zastanawiam. To jest normalny wniosek formalny, stary. Normalnie w Wordzie napisane chamsko Times New Romanem. No napisał, składam wniosek o nieuznanie wyników. I są czerwone wykrzykniki naokoło. Ale to nawet nie dojdzie do nikogo spoza granic Polski. No, bo, no jak to nie zatrzęsie Wieliczka Paryżem? To może nie zatrzęsie Paryżem, ale coś, co może zatrząść, drodzy państwo, Paryżem, to fakt, że już w 2024 roku Paryż chce używać starych latających taksówek. I to nie jest fake. No co ty? Za dwa lata? Chcą przewozić ludzi na olimpiadę w 2024 latającymi taksówkami z Jetsonów. Nie. Teraz mają, no naprawdę, mają 30 dostawców, którzy wykonują testy, żeby być gotowi na 2024 roku, żeby wybrać tego dostawcę, który to będzie robił. Wiski już. Tak? I ponoć to ma być połączone z Uberem nawet. Tak? Ale to, czyli to rozumiem, że to są takie drony duże, tak? Ale zaraz, ale to ma być bardziej to jest skierowane dla ludzi, czy dla tych zawodników, żeby oni się gdzieś tam szybko mogli przemieszczać? Przecież ile osób taką z taksówką podniemną, z której będzie latać? No właśnie chyba parę, jakiś 6. Bardzo, no. No, ale pokażę, jak wygląda. What? Nie opowiadaj, że to jest fajne. Wiem, że to jest fajne. Mój gość tu mówi, to jest bardzo fajne, w ogóle będziemy mogli latać, to super. A my będziemy super bogaci. No tak, czeje. A to wygląda jak taki samolot, bardziej niż helikopter. Tak, ja myślę, że to tak pionowo. No i co, dwie osoby, tak? Dokładnie. Dwóch super bogatych ruskich oligarchów, co się to zmieści. No nie, to ale mega. Bo to jest koncept na razie. No dobra, no to widzę, że to na takiej fazie takiej jest na razie dla faktycznie mega bogatych, ale w ogóle w 2028 roku oni już chcą w Paryżu mieć ogólnie taksówki latające. No ale to które będą mogły chyba 6 osób właśnie przewozić. To będzie bardzo długo super drogie. A poza tym, stary, wiesz jakie, ile jeszcze to generuje różnych problemów, o których teraz pewnie się nie myśli? No w sensie? Bo latanie czymś, co ma śmigła w centrum miasta, mimo wszystko nisko, bo to się nie będzie wzbijało wysoko na pewno w powietrze. Fajne, stary, bo to będzie głośno. Stary, to będzie zajebiście głośne. Nie mówię o sytuacji, w której przeleci jeden, wszyscy staną, zrobią zdjęcie i powiedzą wow, przyszłość, tylko wyobraźmy sobie, że to faktycznie działa, że na przykład masz 10 takich nagle w powietrzu. Ja myślę, głośno. Nie, no myślę, że to tak będzie, że będą te rzeczy, że będą tak latać, tylko wiesz, no pierwsze z aut też się pierwszych śmiali, nie? Koniem lepiej. No bo to jedzie, niby jedzie, a tak naprawdę to wiesz, musisz na korbkę nagrywać, ale to wiesz, pierwsze są zawsze takie se. Powiem ci, Włod, ja nie mam tutaj serca, jeżeli chodzi o taksówki podniemne. Ja bym wolał, żeby ludzie wreszcie odnaleźli trochę w sobie duszy, nie? Żeby jakby spojrzeli w głąb siebie, a nie... Można moim zdaniem się wyklucza. Jak jesteś tak strasznie bogaty... A nie łatwiej znaleźć duszę w powietrzu? Stary, a czy to nie jest tak, że jak jesteś tak strasznie bogaty, latasz sobie wszędzie taksówkami i ten, to jednak po prostu nie myślisz w ogóle o duszy, tylko myślisz o tym, że Boże, żeby tylko nie było duszy i żeby wszystko co doczesne to było koniec. My chcemy więcej sisek! Mieliśmy w ubiegłym tygodniu temat o tym, że Eurostat zbiera te informacje o tym, wiesz, nie było takiego ile tematu. Ludzi w coś tam wierzy, ile nie wierzy. Nie, to dwa tygodnie temu, sorry. Nie było takiego tematu. Pojawił się komentarz. Ja mam świetną pamięć. Pojawił się komentarz u nas na kanale. O. Gabrieli. O! Mnie raz Eurostat wylosował do takiej ankiety. O. Zadzwonili i zapytali, czy zgadzam się na przesłanie ankiety do domu. Po kilku dniach przysłali ankietę, w której było ponad 600 pytań. Jak często piję sok pomarańczowy, ile razy w tygodniu używam czajnika elektrycznego, jak często kupuję ketchup. Nigdy nie zastanawiałem się nad swoim życiem tak głęboko, jak podczas tej ankiety. Wow. Stary, proszę odpowiedzieć na pytanie, jak często kupujesz ketchup? Ja nie wiem, jak często, no jak się skończy, to kupuję, ale jak często to jest tak... No nie wiem, raz na dwa miesiące. By the way, żebym nie zapomniał oddać ci ten ketchup i majonez ukraiński, no.
Bo okazuje, nie, bo okazuje się, że stary, my w ogóle tutaj nie używamy keczupu. Karol, jak, co ty, Karol, co jest, Karol? Nie, serio. Keczupem można chleb po prostu polać nawet. No wiem, to ja tak nie robię. Studenci tak, stary, całe 5 lat studiują. Nie, to ja tak nie robię. Albo makaron, stary, makaron po prostu z keczupem. Ale powiem ci... Zrób sobie makaron i polej keczupem i nic więcej ci w życiu nie trzeba. Jadłeś tak do studia? Nie, nie bałbym się aż tak się upotlić. Stop, ale jadłem mnóstwo zupek chińskich za 90 groszy. Ja jakbym wrócił teraz na studia, w tym momencie, wrócił na studia. Oczywiście jakby mając cały czas ekwiwalent tamtych pieniędzy, no to powiem ci, żebym wrócił chyba do tamtego żarcia, które uważam, że był zajebisty. Co jedliście najdziwniejszego na studiach? Tylko nie, że tak się zdarzyło jednorazowo, tylko co było takim waszym najdziwniejszym jedzeniem na studiach, do którego wracaliście i które jedliście często? Ja miałem tak, bardzo często miałem tak, że moje śniadania to był chleb opiekany w jajkach. To bardzo często sobie francuskie robiłem. Tosty? Francuskie tosty to jest wtedy, jak ktoś to ładnie zrobi, jeszcze doda mleka i wiesz, jest pięknie. Ja miałem chleb w jajkach. To nie jest, tak jakbyś to zobaczył, to nie jest to z francuskiego. I tam było dużo keczupu. No, popatrz, jak to wygląda. Moje tak nigdy nie wyglądało. Błagam cię, to mógłbym czekaj, jeść. Czekaj, tosty francuskie... Studenckie. Tak to wyglądało. Tak, dokładnie. No. A czekaj, bo to jest jakieś jeszcze jakieś szczypiorkiem, to u nas nie było tak na bogato. Widzisz, to jest takie zielone. A, ja myślę, że taki paproch. U mnie to byłby jakiś paproch z patelni. No dobra. Jestem głodny, powiem ci. Dobra, to wyślę Radkowi te zdjęcia. Dobra, to wyślę. Nie mów mu, o co chodzi, wyślij mu te zdjęcia, zobaczymy, jak zareaguje. What are you? Drodzy Państwo, dzięki. Bardzo Wam dziękujemy. Cudownie, że z nami byliście. Widzimy się już jutro w kolejnym bardzo ciekawym odcinku Lekkostronniczego, w którym to z Włodkiem będziemy się lizać po uszach. Remigiusz. No? Moje notatki są tylko do mojego prywatnego wglądu, tylko ja rozumiem, co chodzi. Czemu kłamiesz? Łukasz Mejza. A, ty mi zabroniłeś mówić o Łukaszu Mejzie. No, nie mówimy. Dobrze. O Łukaszu. Nie mówimy o Łukaszu Mejzie. Nie mówimy o Łukaszu Mejzie i w szczególności nie mówimy o tym, że tylko 2 miesiące był w tej spółce i nie wyciągał żadnych pieniędzy. Nie mówimy o fakcie, jaki, nie mówimy o sytuacji, o tym, jakim trzeba być człowiekiem, żeby patrzeć w oczy rodzicom chorych dzieci i mówić, chcemy wasze pieniądze. I tylko 2 miesiące był w tej spółce. Nie mówimy o Łukaszu Mejzie. Nie mówimy. Natomiast jedno, co wam mówimy na pewno, to to, żebyście pozostali lekko stronniczy.